Siema, siema, jestem Sapkę. Na pierwszy rzut oka chód wygląda nawet całkiem spoko. Dobra, a my przechodzimy do panelu F1, który prezentuje się następująco. Tu mamy właścicieli serwera, całą administrację, jakiegoś youtubera, przewodnik. Na początku możesz wybrać trzy miejsca spawnu: dom, baza gangu i San Fierro. To są średnie spawny, bo na przykład nie od razu jak wchodzisz pierwszy raz na serwer, to byś chciał na przykład zdać prawkę, a nie mieć od razu bazę gangu. Domu raczej też nie masz. Tam się przynajmniej wydaje. Urząd miasta to są takie oznaczenia, to tak... Dobra, to wiem, czerwone jest, to jest to. Regulamin, dobra, jebać. Komendy, to wiem. Animacje też mam gdzieś. Dobra, bankomat mamy tutaj. I wygląda on, jak wygląda. Czyli jak normalny bankomat. W ogóle tutaj mamy system automatycznego prowadzenia po serwerze. Zobaczmy go. Przechowalnia pojazdów. No, w sumie wam szybko to pokażę, może będzie krótszy odcinek. No, przechowalnia pojazdów na całkiem spoko wygląda. To jest spawn, no. Tak, tak się wydaje. Spawn jest też całkiem spoko. O, tekstury się mi nie podobały. KG, P i S, F, PD. Też tak w sumie spoko wygląda. O, z powrotem na spawna. To już powinno tepać po miejscówkach, chyba że to randomowo wybiera miejscówki. No, już. Aha, czyli tyle macie na serwerze do zaprezentowania, tak? Dobra, niech pan będzie. Gdzie jest szkoła jazdy? Tutaj, tak? Szkoła jazdy jest tutaj. Więc myślę, że z buta sobie przejdę. Chód w sumie taki spoko, jak już wcześniej wspomniałem. Mapka, jak mapka, rozgrywka. No, w San Fierro. Welez, jakieś poszczególne roboty widzę. A tak w sumie to nic ciekawego na mapie nie widzę. Sprawdźmy pracę. Praca. A i w lewym dolnym rogu mamy gracze online. Jest 15 na 25. To jest spoko, widać to. Znaczy w sumie to jest też pod tabem. Jest aktualnie 15 osób. Dobra, co tu jest? Co tu jest? Może jakaś baza gangu, nie wiem. Nie, albo czekajcie, to nie jest czasami praca pizzy coś tam? Idę zobaczyć. Idę zobaczyć. O co tu chodzi? Czekajcie, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Nie wiem, blipa nie mam? Nie, to nie ma chyba pracy. Nie wiem, co to jest. To jakaś baza pewnie, albo coś takiego. Kurwa, da się stąd wyjść? Dobra. Dobra, dobra. Tutaj mamy urząd miasta. Prawko jest chyba w standardowym miejscu. Mapowane szczególnie jakoś nie było. Podmianek. Jaki są jakieś? Co to kurwa jest? To jest coś pewnie typu jak Sabra 2.4 na For Life. No i w ogóle otrzymałeś konto premium na 20 dni od Grzej 091. O, spoko, dzięki za konto premium. Na pewno już użyję. Tu mamy urząd, tak? Mam tutaj rejestrację pojazdów, koszt. Tu, dobra, tutaj wypłatę, wybór pracy. Jako tuner SF mogę być, tak? Aha, nie mam reputacji jakiejś. I tu zmieniamy po prostu tablice rejestracyjne. No, takie są, no. Dobra. Idźmy do tej szkoły jazdy, zobaczmy. Dobra, wracam. Po prostu zrobię krótkie cięcie, żebyście nie musieli czekać. Sprawdźmy sobie właśnie to prawo jazdy teraz. Część teoretyczna. Jezu, teoria jeszcze będzie. W trakcie prac. Oho. W trakcie prac, czyli po prostu zdaję sobie tak o samochody osobowe, a na inne już jest potrzebny pitos jakiś, dobra. Oho, Alka to taka banana, logo wjebane na puch ekranu, zapal silnik, nie, spuść ręczny, chyba mogę jechać, tak? Nie wiem, czy go mapy nie widzę, czego mapy nie ma tu w ogóle na tym serwerze? Aha.
jedziemy w ogóle tym pojazdem pod górkę 10 na godzinę, no to też nie jest nic ciekawego. No dobra, niech 50, 60 km na godzinę. 99 litrów, przebieg taki sobie. No taki, no. Dobra. Kurwa, czemu tu mapy nie ma na tym serwerze? To nie ma mapy tutaj. A gdzie mam teraz jechać? Ty, no co jest? Gdzie mam kurwa jechać? Huh? Co jest do chuja? Nie czekajcie, to coś jest nie tak. Schował wchód? Ale mam włączony. Lol. No dobra, no. Dobra, czy co, zdałem to prawko? Ha! Tutaj na dole jest. To nieźle. Dobra. Nieźle, nieźle. Szkoda tylko, że mapki nie ma na takim serwerze, na którym powinna być mapka. Kurwa, jeszcze nie zdałem. Ja pierdolę, bo zjebany. No trochę zjebana to jest, no nie będę ukrywał, no. Prawo jazdy też takie minus. Dobra, odpadł ten silnik. Nie, godzinę nie będziemy zdawać samego prawo jazdy. Jeszcze jakąś pracę trzeba pokazać. Ale na razie, no tak, no... Słabiutko. Poza tym już większe rzeczy widziałem na tym, z tego serwera. Więc to już było. Dobra. Hej tam. Trzeba szukać po prostu w powietrzu, bo inaczej tego nie znajdziemy. Co? A to jest tu. Ale skręt był w prawą stronę, a nie był prosto. No tak też te blipy rozłożone średnio. I co chwilę jest info, że cena paliwa na stacjach została zmieniona. Wystarczyło to zrobić pod panelem. Co nowego pod F1? Myślę, że by wystarczyło. Gdzie mam kurwa jechać? Tam do tyłu? Co? Teraz miałem tutaj nawrócić na środku drogi, tak? To niezłe prawko, niezłe. Nie wiem, jaki debil te blipy rozmieszcza po tej mapie, ale... No, to tak średnio, średnio. Jakiś Thebis napisał mi chyba na PM-ie. Powieszę się. No, powieszę się. No to powodzenie. Czy na premium, nie wiem. Gdzieś napisał. Tylko gra. Zajebiście, chłopaki, się bawicie. Ale pozdro, pozdro. To jakaś podmianka. Była za Audi chyba, z tego co mi się wydaje. No takie seno. Dupy nie urywa. Poprawka. Co by tu jeszcze, co tu widać? Na prawej jazdy. To auto takie dziwne trochę. Gdzie ten bilb jest? A, tu jest. Na prawej jazdy powinno być coś takiego, że oprowadzą mniej więcej po serwerze. Bo to ich oprowadzenie po serwerze to pokazało mi tylko komendę. Pokazało mi tylko przechowalnię. Spawna. I teoretycznie to nic więcej. Aha, ja mam się domyślać, gdzie mam jechać, tak? Spoko, bo nie mam mapy. Ciekawie, ciekawie. Dobra, nieważne. Ale dziwne, mnie to tam strasznie dziwo. Jadę sobie prosto, a nagle mi nawrócić kazali na środku drogi, o tako. Ciekawie, ciekawie. Oj, średnia będzie ocenka póki co. Musimy coś zaskoczyć, bo naprawdę będzie nisko. O Jezu, próg. No, zobaczmy. Aha. No, mógłby być lepiej wkomponowany w tę drogę. To są sweepery, to już wiemy. Nie wiem, jakie są prace. Muszę na takiej mapce jechać. Nie, mapka mi znikła sobie tak, oj chuj. A nie wiem, czemu znikła mi mapa. Ona w sumie była na początku, to gdzie ona znikła? I... Teraz się trzeba domyślać. Nie wiem. Ewentualnie jakiś bug to jest. Że po prostu sama mapka taka znikła. Dobra, tutaj. Mieliśmy śmignąć. Dobra, to prawko jest widzę dłuższe niż standardowe prawko na innych pseudalach, po których jeździmy maksymalnie kółko. Ale ja nie wiem, czy to jest serwer szybkich zarobki, czy to co to jest.
Nie mam pojęcia. Jedziemy pojazdem, który jest 60 na godzinę. Jak to jest serwer szybkie zarobki, jest taki pojazd, to jest to średnie. Ale pewnie innej Elki na necie nie było, więc musieli dać tam. Dobra, tam mam jechać. Już myślałem, że będę musiał nawrócić, bo musiał tu przepierdolić bandę. Maskity. Co za prawko szalone. Czy mamy w ogóle BTF1 już wcześniej tak nie do końca? Chyba tutaj prac nie... Czekajcie, przewodnik. No to pracę będę oznaczył na takim główienkiem. Czyli ciężarówką. No to już jedną widziałem, sweeperki. Każdy wie, jak sweepery działają. Dobra, tutaj ja się muszę domyślać, nie mam skręcać, bez gitu. Bo sobie mapę znikła, ale tak z siebie. Tak na prawko wszedłem. Bo przed prawkiem była, a na prawku nie ma mapy. Nie wiem. Ciekawi mnie, jak skończę, czy będzie mapa. No ale to jest zbugowane. To jest akurat zbugowane. Tutaj na górze. Kurwa, tym zanim tam wyjadę, to już minie trochę czasu. No ale w sumie serwer chciał na samym początku, żeby ich oprowadzić. Więc było prowadzenie. Wszystko było pokazane. Czyli serwer mnie oprowadził po trzech ważnych miejscach, czyli po komendzie głównej, która nic nie było z nią specjalnie zrobionego, tylko przechowalni, która jest no, taka se, i spawn, który jest normalny. No, czyli to jest to wszystko, co serwer ma do zaproponowania. No, typowy pseudol. Taki, no na razie słaba ocena. No. Nie obraźcie się, ci właściciele serwera, czy kto tam. Ale to jest moja ocena. Mogę admina zobaczyć? Nie ma, jak chuj wie, kto to jest adminem aktualnie online. Czyżby byli wszyscy ci na niebiesko? To trochę jest adminów, jak na takich serwer mały. Choć nie wiem, nie jestem pewien, czy to są admini. Dobra, tu przynajmniej z górki trochę szybciej przyspieszymy. Ale prawko po całej mapie, no tak, nie wiem. Nie wiem, czy na P-Life'ie nie jest taka sama trasza czasami. Już zapomniałem, jak na P-Life'ie prawko wygląda nawet. Dobra. Egzamin prawa jazdy. No trochę trwa, no. Dobra. Ohoho. Teraz tu przypierdolę w coś. Ale tu była taka strzałka, że bym po prostu skręcił. A tu mam jechać do góry, tak ta strzałka pokazuje. No, nieumiejętne stawiania chyba tych strzałek była przez kogoś. Stopy, jakie mu pod rękę wpadły. No ta jest w miarę. Ja się mniej więcej na strzałkach sugeruję. Bo inaczej to ciężko. Dobra, i wracamy już pewnie do ośrodka szkoleniowego. Pewnie cały czas prosto to jest, pokazuje, że jest prosto. Dobra. Jademy. CJ sobie siedzi spokojnie w środku. Tu mamy zielone światełka. O, dobra, patrzę się w niebo, zawsze będzie widać. Jak to się zdaje na tym serwerze i zamierza grać, ale wygląda jak wygląda serwer, no to patrzcie po prostu w niebo, może zobaczyć ten, będziecie widzieć cel. To mam wrażenie, tak wystaje w chuj z drogi. No ale dobra. Pewnie też innego na lecie nie mieli. Wiecie? Trzeba patrzeć w niebo. O, tutaj do góry. Dobra. Dobra, dobra. Będziemy wracać już pewnie na Juniper Hilo. No. No, takie se to prawo jazdy. Takie se. Ten serwer taki sobie w sumie. O. Wow. Hard mapping widzę. No. 40 tysięcy drzew jeden na drugim, które się nawet nie ładują. Jedyne co robią to patrzcie, jak gromad FPS-y. O, tu mamy pracę kosiarki, no fajna, fajna. Już też, no. Do jakieś autka. I tu jak biegłem w stronę tego tak zwanego ośrodka szkoleniowego, to widziałem, że pojazdy się palą. A nie, powinno się wedemy tylko dymić, bo to tak zasłania trochę drogę i to w kurwę. Więc tu też jest mniej. O, radar. Wystający trochę, co tak troszkę. Tak mistrz mapowania to jakiś był.
Bo to ta chata to też pewnie admina miszmapowania. Na środku miasta jakaś chata, to jakaś buda. No, miszmappingu normalnie. I nie zdałem prawka. Aha. Zajebał we mnie Supreme, tak? Chyba Supreme. A to jest admin. Dobra. Chyba nie zamierzam oceniać tego serwera. Moja ocena się raczej nie zmieni. I jest to 1 na 10. Więc. Sami widzieliście, że mi admin zajebał Supreme. To jest chyba admin z tego serwera. Raczej tak. Teraz sprawdzimy po TF1. Ale moja ocena to jest 1 na 10. Użytkownik Oniku Supreme przekazuje ci hajs. No ale niestety w chuju to mam. Tak średnio bym powiedział, no. Raczej drugi raz nie będę zdawał tego zjebanego prawa jazdy. I patrzcie, mapa mi teraz wróciła. Drugi raz nie zamierzam patrzeć w niebo. No nic tu ciekawego nie ma na tym serwerze. Policja pod miankę ma z internetu, bo widziałem. No będę szczery po prostu. No wszystko, co tu jest, to widziałem na internecie, no. Wszystko. Dobra. Czyli jak się wam taki odcinek podobał, szczera opinia 1 na 10, wedle mnie chujowy serwer, no to napiszcie, jaki serwer miał być następny oceniany, a się będę żegnał. Trzymajcie się wszyscy, do następnego. Yo!